Siema, to nasza druga wizyta w czeskiej Szwajcarii. Rok temu zwiedziliśmy jej najpopularniejsze miejsca, ale czuliśmy niedosyt i postanowiliśmy wrócić, aby odwiedzić kilka mniej znanych miejsc. Czeska Szwajcaria to świetny pomysł na weekend. Jest tutaj blisko. Wystarczy ledwo przekroczyć granicę z Czechami i jesteście. To, co wyróżnia ten region, to jego wygląd. Jest tutaj dosłownie jak w bajce. Dlatego zachęcam również do zobaczenia poprzednich dwóch filmów z tych terenów, które pokazują najpiękniejsze obiekty z tego parku, a ten film jest ich dopełnieniem. Raz, dwa, trzy, jeden, dwa. No siemano, witajcie w kolejnym odcinku. Jak po tytule mogliście zobaczyć, jesteśmy w czeskiej Szwajcarii. To już drugi nasz wypad do czeskiej Szwajcarii. Byliśmy tutaj w zeszłym roku, natomiast nie zobaczyliśmy wszystkiego i dzisiaj chcemy to nadrobić. Jak możecie myśleć, no nie jedziemy pociągiem, pociąg stoi. Jesteśmy w naszym dzisiejszym hotelu, a w zasadzie w wagonie. No, wagon został przerobiony po prostu na spanie. Tu jest wagon, a tu jest maszynistka. No, ale możemy wam pokazać ogólnie, co tu jest. Tutaj mamy lustro. Szafeczka, prąd. Tak, tutaj można sobie przenieść, podnieść do góry umywalka. Czyli jest umywaleczka. Działa w ogóle? Sprawdź. Działa, tak, jest woda. No można normalnie umyć ręce. Pokój jest nieduży. Problem jest taki, że jest strasznie nagrzany, więc musimy trochę przewietrzyć. 32 stopnie. Co jeszcze? Tutaj z ciekawych rzeczy jest toaleta. Proszę bardzo, tu jest toaleta. I jeszcze oprócz tego mamy... Moment, muszę się stąd wygramolić. I jeszcze oprócz tego mamy normalnie toalety. O! Tam o! Wchodzi się, jest normalnie toaleta. Wszystko jak trzeba. Tak, w ogóle to jesteśmy na terenie browaru Kocur. Zaraz pójdziemy do browaru, napijemy się. Tam jeszcze są inne wagony, ale tam chyba już nie są sypialniane. I tutaj mamy... No, toaleta jak toaleta, nie? Czysto, schludnie. Jedynie co jak się okazało, to chyba jest prysznic na monety. Tak. 20 koron czeskich albo 1 euro. No, ale do przeżycia, nie jest to jakiś majątek. No, mamy prysznicę, toalety męska i damska. Ściana płaczu i toalety. Przede wszystkim jest czysto. I schludnie. I schludnie, jest papier, jest woda, więc po co nam więcej? Dokładnie. Nasz pociąg wygląda tak o, jak widać na załączonym obrazku. No w środku jest trochę gorąco, nie wzięliśmy tego pod uwagę. Zresztą jak wyjeżdżaliśmy z Warszawy, to noce były chłodne, bo mamy dzisiaj 14 sierpnia. I w Warszawie wieczorami było chłodno, nawet 15 stopni było. Natomiast, no i zakładaliśmy, że tu też będzie chłodno. No, natomiast dzisiaj jest 33 stopni w cieniu, więc jest naprawdę ciepło. A tak w ogóle, jak gdzieś wam podają temperaturę, że dzisiaj będzie 27 stopni, to nie jest 27 stopni na słońcu. Temperaturę zawsze podaje się w cieniu, na wysokości tam zdaje się 2 metrów, jak dobrze pamiętam z geografii. Więc jak ktoś wam mówi, a u nas było dzisiaj 33, a gdzieś tam w Turcji czy gdzieś indziej było 37, no to 37 było w cieniu, więc na słońcu pewnie można było umrzeć. To z takich nauk geograficznych tyle. My się generalnie chyba rozpakujemy i co? Zbieramy się napić browaru, nie? I pokażemy wam ogólnie to miejsce tutaj wokół, nie? Tak. Jakbyście pytali, ile taka przyjemność kosztuje, to jest to 40 euro za dwie osoby za noc. Zameldowanie jest o 14, wymeldowanie o 10. A, i co ważne, w tym jeszcze jest śniadanie. Dobra, idziemy tam sprawie. W ogóle śmiesznie, bo przed chwilą byliśmy tutaj. Tu możecie zobaczyć odchody. Natomiast tutaj były dwa... O, są! Obczajcie to. Dwa pawie. Tak. Bo taka parka. Parka. Pan i pani. Siedzą sobie na drewienku. Bardzo fajna miejscówka. Jak wam się podoba, to dajcie znać, a w opisie damy wam namiarę na to miejsce. Fajnie, jest klimat. Może niekoniecznie faktycznie w takie gorące dni tutaj w tym wagonie, bo można tam umrzeć. I tu jest wejście do tego browaru. Tutaj jest obraz, sobie usiądziemy. Naprawdę bardzo fajne, malownicze miejsce. Bardzo mi się to podoba. Fajny klimat. Bardzo spokojnie i cicho. I nie ma dużo turystów. Tu macie bar. Tu jest dalej ten. No, pięknie to wygląda. Zobaczcie wszystkie te, nie wiem, to się chyba lembiki nazywa, czy jakoś tak. Rzeczy do robienia piwa. No i tutaj jeszcze dalej jest lokal. Dziska sobie siedzą. Tu stary zegar. Jakiś chyba zabytkowy. No i tutaj jakieś tam rysunki, malowidła, jak zwał, tak zwał. Dobra, za piwko zapłaciliśmy, ja sobie wzięłam pszeniczne, Tomek wziął lagera i zapłaciliśmy 112 koron i to teraz przeliczyłam, to jest 0,17 groszy, czyli to jest jakieś 20 zł. Także za takie dwa piwka w Warszawie myślę, że nie zapłacilibyśmy, no tam 19 zł w sumie wyszło. Nie no, nie ma szans, teraz piwo w Warszawie to z 15-16 zł na mieście kosztuje. No dokładnie, więc... Słuchajcie, tu generalnie rzecz biorąc macie piwny listek, czyli menu piwa. Zróbcie sobie jak coś stop klatkę, przetłumaczcie sobie, to od razu macie ceny. Nie jest jakoś drogo, tak jak Renia mówiła, za dwa browary zapłaciliśmy 20 zł, więc cena bardzo spoko. Generalnie rzecz biorąc jesteśmy po piwku i wracamy do pokoju. Temperatura tutaj w środku odpowiada temperaturze, która była w Hongkongu na zewnątrz. Natomiast, to jest jeszcze w ogóle ciemno i tak dalej, natomiast co chciałem wam powiedzieć to, że na dzisiaj to by było już tyle. Kolejny dzień zaczęliśmy od deszczu. Na szczęście nie padało długo i jak zajechaliśmy na miejsce, posiedzieliśmy z 15 minut w samochodzie i deszcz w zasadzie przeszedł, a później wyszło słońce i zrobiło się oczywiście potwornie parno. Przyjechaliśmy do, to się chyba nazywa Dolina Kyjov, czy jakoś tak, na dole wam to napiszę. Mój czeski jest dosyć słaby. Padało przed chwilą, ale już nie pada. Tam za tymi śmietnikami jest parking niepłatny. No a tutaj jest parking płatny, jakaś knajpka i tak dalej. Dzisiaj wszystko jest zamknięte, bo jest święto i w Polsce i tutaj w Czechach. Natomiast w tej chwili jest dosłownie pusto. Tak naprawdę ludzie przyjechali przed chwilą, bo byliśmy jedynym samochodem na parkingu. Dlaczego w ogóle wróciliśmy do Czeskiej Szwajcarii? No dlatego, że jest tu jeszcze parę fajnych miejsc, których nie widzieliśmy. W zasadzie dwa, które chcielibyśmy jeszcze zobaczyć. Natomiast no w ogóle Czeska Szwajcaria i te tereny tutaj są no, mega przepiękne. Zresztą zobaczcie, mnóstwo jest takich domków. Są wąskie ulice, często jest tak, że dosłownie jedno auto się mieści. No mega, jest to naprawdę mega klimat, nawet jak jest deszczowo, tak jak teraz, to jest tu ekstra klimat. Także ja się zamykam i lecimy dalej, tylko gdzieś żonę znajdę, bo się zgubiła. Chodź żona, tam? I co żona wymyśliłaś? Jak czekasz na autobus, to możesz sobie usiąść na kanapie jak w domu i przeczytać książkę. Fajnie. Od razu masz obraz. Możesz podziwiać. Jak w domu. Jakiś Picasso. Nie, to nie Picasso, to jest bardziej, nie może Rembrandt. Jak już traficie na ten film, to sobie najpierw zobaczcie ten poprzedni z Czeskiej Szwajcarii. Tu go wam podlinkuję i w opisie. Jeszcze takie info od nas, jak tu przyjeżdżacie, to weźcie sobie najlepiej, powieszcie mapy Google offline, dlatego że to jest bardzo słabo z zasięgiem między tymi wszystkimi górkami. W zasadzie na parkingu nie ma go wcale. Albo jest edge na jedną kreskę, czyli tak jakby go nie było. Jeszcze tylko tak dodam, że miejsce, w którym idziemy, to jest park narodowy, więc no, pomimo tego, że jest tu asfalt, który widać za mną, no to nie wbijecie tutaj samochodem. Znaczy, możecie wjechać, tylko no, minęła nas niedawno straż tutaj parkowa, więc raczej byście dostali mandat. Motocyklami też nie można tu wjeżdżać, gdyby coś. No, ale to chyba nikogo nie powinno dziwić w parku narodowym. Jak ci tam? Fajnie. No dobra, i to jest to miejsce, w którym się udamy na górę. Idziesz pierwsza? Mhm. No to... Nie, no idź pierwsza, idź. Poczekam, aż trochę odejdziesz. Pięknie to wygląda. Jak ktoś nie lubi schodów, to nie polecam. I okazuje się, że to co tu jest, to jest koglerowa nauczna ścieżka. Tu jest pokazane, jak powstały te wszystkie skały. Wiecie, najpierw była skała, przy terenie dostawała się woda, te pewnie bardziej miękkie minerały były wypłukiwane, no i zostały takie ostańce. Zresztą kiedyś wam to tłumaczyłem odnośnie materiału z Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Polecam. No, tu jest taki fajny balkonik. O, z widoczkiem. No. Co znalazłaś? Muchomora? Muchomora. Wygląda jak jajko z tej perspektywy. No nie? Jak jajo. Dobra, tutaj chyba was przyczepię do plecaka. Nie chcę się zabić. Pomóc ci? Nie, chyba sobie poradzę. Dobra. Upczajcie tę dziurę. Fajne. I tu jest taka ścieżka. Idziemy dalej. Ale ja godziny tutaj od groma jest. Jest coś jeszcze, czy już wszystko pozjadali? Chyba wszystko. No to dobra miejscówka, żeby się przed deszczem schować. Jak byłbym Janosikiem, to tu miałbym gdzie się schować. Janosikiem. Patrz, jaka fajna skałka. Aha. Uważaj to. Się można spierniczyć. Gdzie teraz? Chyba tędy, nie? No. Aha. Opa. Ciężko trochę jedną ręką. Jeszcze też zapomniałem wam powiedzieć, jak wtedy byliśmy w czeskiej Szwajcarii, to dnia następnego pojechaliśmy do saksońskiej Szwajcarii. Generalnie to jest ten sam teren, tylko po drugiej stronie granicy. Czechy, Niemcy. Jedni nazwali się tak, drudzy tak. Natomiast, tam też takich schodków było trochę. I tam byliśmy w takim moście, to się nazywa Bastej. I później jeszcze poszliśmy do takiego wąwozu. I tam było też mnóstwo takich przejść. Też polecamy tą miejscówkę. Najlepiej, wydaje mi się, że jakieś 3-4 dni tu przyjechać. I wszystko sobie na spokojnie zwiedzicie. I macie ekstra wycieczkę. No i olbrzymi plus Tyger to jest naprawdę blisko Polski, bo jak ktoś mieszka na południu, to w ogóle ma blisko. My akurat z Warszawy, no to jechaliśmy tutaj. Coś ile my jechaliśmy? 6 godzin, nie? Coś takiego, no. Także 6 godzin to nie jest jakoś dużo. Możecie sobie wstać rano, tak jak my. Koło 13 jesteście mniej więcej tutaj. No i możecie się cieszyć tymi widokami. A jakby was zastanawiało, jak się nazywa miejscówka, w której teraz jesteśmy, to Syrowy Potok. Co to znaczy? Nie wiem, ale się domyślam. No i wróciliśmy do miejsca, z którego zaczęliśmy. Czyli generalnie rzecz biorąc, zaczynacie tam, górą się idzie i tam się wychodzi z tego wąwozu i robi się taką pętlę. Lecimy dalej, bo przy tym nagrywaniu to coś, co zajmowałoby 10 minut, zajmuje pół godziny albo i lepiej. Doszliśmy do takiego miejsca, gdzie są fajne skały. Oczywiście tu jest kod QR, tylko zapomnieli do kodu QR dodać zasięg. No ale taki szczegół. No i tutaj, obczajcie, są normalnie odciśnięte muszle. Tutaj to nie wiem co to jest. Wygląda jakby komuś kawałek płytki upadł. Ale jakieś, to są też takie jakieś... Jakieś takieś. Jakieś takieś. I tu jest też jakiś taki... No obczajcie jak to tutaj wygląda. Po prostu sztos. No właśnie idę. Tylko tu chcę jeszcze im pokazać. I tam. I w ogóle. I ta skała tu. I... Mega. Widzicie te skały, które chwilę temu wam pokazywałem? No to one znalazły się tutaj w ten sposób. Była sobie skała. I skała pierdutła na dół. Dziękuję za uwagę. I co tam jest? Skały. Aha. Woda. Coś nowego, skały. To jak będę wracał, to przyjdę po ciebie. Dobra, zostawiłem, bo on do mnie denerwuje. Później ją znajdę. Albo i nie. Nie, no, żartuję. Gdzieś to zaraz na pewno będzie. Jeżeli są tutaj fani grania na gitarze albo fani drewna, no to oprócz tego, że możecie zobaczyć, jak wygląda poszczególne drewno, to jeszcze zaraz będziecie mogli zobaczyć, jak ono brzmi. Dawaj, Jesion, Jasan. Słuchajcie, jeszcze jak lubicie takie rzeczy jak tutaj, wam się podobało i podobało wam się na przykład w Czeskiej Szwajcarii, w tej tam poprzednim odcinku, to koniecznie sobie pojedźcie jeszcze do Adršpachu i Teplic, to też jest w Czechach, tylko bardziej w prawo. No i co, tam też jest mega, bo są takie skalne miasta. To jest też w okolicach Błędnych Skał w Polsce i Szczelinca Wielkiego, więc możecie to sobie też razem wszystko w pakiecie zobaczyć, co polecamy. Poprzejcie ten nawis tutaj. Nie wiem, czy to widać, bo kamera może tego nie oddawać, ale no, stoimy dokładnie pod tym, nie? Ja będę tak pierdutło. A tak swoją drogą, jak byliście dopiero co na przykład w Czeskiej Szwajcarii, to dajcie znak, jak to wygląda, bo my jak byliśmy 2 lata temu, to byliśmy dopiero co po pożarze. Miało to swój plus taki, że widoki były fajne, bo skały były odsłonięte, ale wiadomo, no minus jest taki, że tam kupę lasów się spaliło. Także możecie dać w komentarzach, jak to teraz tam wygląda. Ale jakaś niezła wichura tu musiała być, bo jest masę połamanych drzew. Co prawda widzę, że to jest takie stare, suche, no ale mimo wszystko pierdolnik niezły się zrobił. Jak mamy tu jakichś dendrologów, speców od drewna, to dajcie znać, o co chodzi z tymi drzewami. Bo to takie wszystko suche strasznie jest. Słuchajcie, doszliśmy do takiego mosteczku. Tu jest, zdaje się, taki rozstaj dróg. Widokowo mega, naprawdę mega. Wiem, powtarzam się, ale jest super. Mega klimat. No i totalnie pusto. No nie wiem, czy dlatego, że dzisiaj jest święto, aczkolwiek wiecie, są wakacje, nie? Więc trochę ludzi powinno być. A oprócz kilku rowerzystów, którzy co raz nas mijają, no to nie ma tu kompletnie nikogo. Udało nam się chwilowo złapać neta. Jak możecie zobaczyć, jesteśmy tu, ale żeby dojść do tego zamku, no to jest godzina 20. O, tam, o. Na tym znaku jest napisane, że szlak, który tam jest zamknięty. Na tyle, co jesteśmy w stanie zrozumieć, bo jest przekreślony, Achtung, coś tam, bo nie ma to po angielsku, jest tylko po czesku i niemiecku, więc no, odpoczniemy jeszcze chwilę i sobie wrócimy. O, gdzie to było? Tu jest ta jaskinia i do niej sobie zaraz pójdziemy, jeżeli się cokolwiek tu wczyta. Po prostu możecie zobaczyć, ktoś właśnie schodzi, gdzie my idziemy. I tutaj jest zejście z głównej drogi na tą ścieżkę tam. To, co mnie trochę zastanawia, to to, że tutaj nie ma kompletnie żadnych znaków. To, że ta jaskinia tutaj jest, wiemy tylko i wyłącznie dlatego, że spojrzeliśmy na Google Maps. No nieźle to wygląda. Poprzewracało wszystko. Ale widać gdzie iść, bo są porobione takie jakby schody. Zresztą tyle jest tych korzeni, bezproblemowo można wykorzystać je właśnie w formie schodów. Ale uśmiech na mordzie jest, idziemy. Zakładam, że to musiało wcześniej całkiem inaczej wyglądać, bo nie było, znaczy były tu właśnie drzewa, a teraz jest to wszystko odsłonięte i dużo lepiej to widać. Zmęczyć się można. O. I wyłożyć też. Jak tam? Przyjemnie. Fajnie, nie? Fajnie. Deszki super. O, a tam jest droga, którą szliśmy. Tu wszędzie są barierki i widać, że to ewidentnie musiało się tutaj nieźle walić, bo wszystko jest rozpierdzielone. I pewnie jak te drzewa leciały, może jakieś wichury to były czy coś, no to i te barierki poleciały, bo wszystkie są krzywe. No, no dobra, psikus, bo ja myślałem, że my do tej jaskini to wejdziemy. Tam o. I tam dalej pójdziemy tym wąwozem. Tam jakieś schody są, ale czy przejdziemy teraz, to chyba wątpię, bo tam jest wszystko zawalone. Ale okazuje się, że ta jaskinia to jest tu. O, proszę bardzo. Idziesz? Tu masz łańcuch po prawej, możesz się przytrzymać. Mój ty alpinisto. No i tu jest cała ta jaskinia. Fajnie, po prostu jest nisko. No tutaj też trochę można... Napik jest. Tu się prawie można wyprostować, no w zasadzie można wyprostować. Całe 1,73 m się zmieściło. A tu obczajcie jak to się zawaliło i się zablokowały skały. Aha. Ten łańcuch to chyba w ogóle było od tych barierek, co tam były, tylko ludzie tak go zrzucili, żeby łatwiej się wychodziło. Takie mam wrażenie. Tak. Nie? I to jest chyba zawalone, wiesz? Nie da rady? Dalej nie da rady, więc ciśniemy do samochodu i jedziemy do tej kolejnej części, gdzie tam też są takie fajne, długie schody właśnie między skałami. Temat jest taki, że planujemy jechać tutaj i tutaj sobie zrobimy taką pętelkę, też są bardzo fajne miejsca. I to pewnie będzie wszystko. A poprzednio w Czeskiej Szwajcarii byliśmy tutaj, tu jest taka brama i tu jeszcze, gdzieś w takim wąwozie. O. Natomiast co? No, minus jest taki, że tak jak tutaj możecie zobaczyć, tutaj będziemy, zaraz idzie burza. Słychać, co tam grzmi, więc co, zbieramy się i pewnie będziemy musieli posiedzieć ze 2 godziny na jakimś parkingu. Dobra, słuchajcie, jesteśmy. Generalnie biorąc, byliśmy wcześniej tu. Doszliśmy dotąd. Przyjechaliśmy samochodem, tu jeszcze w międzyczasie byliśmy na zakupach i teraz jesteśmy tu. I pomysł jest taki, żeby pójść żółtym szlakiem tutaj od Czaj. Tu są na skałkach takie chyba ruiny zamku, ale nie jestem pewien. I później się wrócimy i pójdziemy, tu są takie fajne tarasy widokowe i zrobimy pętlę. Mam nadzieję, że starczy nam czasu. Idziemy w drogę. No i tu mamy początek wejścia do tego hradka. Chyba mały zamek. Znaczy tam ruin to chyba w ogóle nie ma, tylko jakieś ścieżki, ale nie wiem, sami zobaczymy. Powiem wam, że podejście jest takie dosyć słuszne. I co? Jesteśmy już? A jeszcze nie. O, tak to wygląda, słuchajcie. Obczajcie tu wejście na górę. Ale jeżeli chodzi o pochyłość tego tutaj, to, no to tak to wygląda. Czekamy, aż zejdą ludzie i idziesz pierwszy. Czy ja idę na pierwszą stratę? Tak. Wiedziałam, że tak. Musimy się pozbyć najpierw najsłabszych jednostek. Na razie to ja szybko idę. Najsłabszą jednostką to w tej grupie jesteś ty. No powiem wam, że trochę się upociłem, ale warto, bo sztos to wygląda. Teraz muszę parę zdjęć zrobić. Tu jeszcze zobaczcie, jak woda wydrążyła to wszystko. No ekstra to wygląda. Zawsze się zastanawiam, jak ci ludzie, którzy tu pracują, jak oni to wnoszą. Czy to jest, nie wiem, helikopter paczkę z takim czymś przywozi, zostawia to na górze, czy oni to wszystko sami wnoszą. Jak sami wnoszą, to szapoba dla panów. O, i nawet zasięg tu podobna jest. Naprawdę warto tu przyjechać, bo wygląda to przepięknie. I na górze przyjemnie wieje, więc się można schłodzić. Udało mi się to przetłumaczyć, bo jest tylko czeski i niemiecki, więc według tej informacji, która się tutaj znajduje, u podnóża przeciwległej ściany skalnej znajduje się studnia głęboka, ma około 25 metrów. Po opuszczeniu zamku był on stopniowo zamulany. Po raz pierwszy oczyszczono go dopiero w 1851 roku z inicjatywy księżnej Wilhelmy Kińskiej. Podczas oczyszczania odnaleziono m.in. grot włóczni, monety, pojemniki, kości zwierzęce, ostrogi czy spalone pokrycie dachowe. Według legendy ze studni prowadziło podziemne przejście do pobliskiego Chatowy Dol, którego ujście nazwano piwnicą Falkensteina. Jesteśmy kawałek dalej i znowu jest podejście, tylko teraz laskiem, po takich schodkach. Ale z tego co widziałem na mapie, to nie jest jakoś daleko, bo to jest od tego pierwszego rozwidlenia jakieś 400, góra 500 metrów. No tylko wiadomo, pod górkę, nie? To zawsze trochę ciężej. Na pewno jesteście mega zaskoczeni, jeżeli wam powiem, że jest tutaj jeszcze więcej schodów. Zauważyłeś, że zawsze jak idziemy w góry, to zawsze jest gorąco? Niestety. Ostatnio byliśmy w domu, siedzieliśmy, bo po 17 stopni, po 20 i było super. A zawsze jak wyjeżdżamy w góry... Król gór wie, on wie. Pogoda wie, kiedy ma świecić słońce i ma być 35 stopni, nie? Generalnie jesteśmy już prawie na miejscu, zostało nam, nie wiem, 100 metrów pod górkę, a tam Jest dojście do, to się nazywa Wilhelmowa Skała, czy jakoś tak. To na dole wam napiszę. I tam też jest taki bardzo ładny taras widokowy, coś mniej więcej jak tu. Tam już nie będziemy raczej szli, bo jest to nasze dzisiaj, że tak powiem, trzecie wejście na górę i już mamy dość. Także to pewnie będzie ostatnie, co dzisiaj wam pokażemy. Tu jest jeszcze takie wejście i już tam zaraz sam szczyt. A dalej idziemy już tu i obyśmy nie umarli. Oj, chłodno. No proszę bardzo. Jak? No, super widać. Jeszcze na samej górze nie jesteśmy. No mega, pięknie. Sztosik. Ten co, sam macha. Serio? Musisz sam machać. Dobrze, mi patrz. Kojarzycie, jak chwilę temu byliśmy na tym zamku i tam pokazywaliśmy wam wysoko taką skałę, nie? No to jest ta skała, tylko dokładnie z drugiej strony. Słuchajcie, my już jesteśmy przy samochodzie, ledwo żyjemy, ale było super. Było warto. Tak, to jest nasz drugi epizod w Czeskiej Szwajcarii. Zobaczcie koniecznie poprzedni odcinek, tu gdzieś tam, no tak jak mówiłem, gdzieś na pewno będzie na dole. No i też ten z niemieckiej części. Z Bastej, tak. Dokładnie. No to jak się podoba, łapa w górę, wiecie tam, subskrypcja, bla, bla, bla. No i widzimy się w kolejnym vlogu. Dzięki, że byliście. Elo 320, na razie, hej. Ta.